Witam Was bardzo serdecznie, przewodniczący Radowice, to jest kolejny Ciężki Transport Fever. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału oraz do subskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco oraz zostawienia dzwoneczka i łapeczki w górę dla statystyk. Na taki szybki wstęp, może nie przedłużać. Dobrze, mówiliśmy coś o tym pociągu, tak, że mieliśmy go kupić w tym odcinku. Nie. Będziemy tam nie wiadomo ilu wagonów przeciągać. Z tym wagonem towarowym na towary. I nie wiem ile tych wagonów tam by mu się przydało. No z 56. Nie będzie. Cały czas jeden pociąg ma problem ze sobą. Który to jest pociąg, który ma problem ze sobą? Gdzie tu nie ma połączenia niby? Siedlce nie mogą się połączyć z tą Dąbrową górniczą. To im w tym przeszkadza niby, no. Nie, już teraz wiem. To ich boli. Dąbrowa, dobrze. Teraz już wszyscy będą szczęśliwi. Wtedy pojedzie z Libym do Szczytna. Czemu ja cię zamknąłem? Nie wiem. Przyjedźmy się nim. Nie przejedźmy się nim. Jak jeszcze mądrze pomyślał za nim. Wysłałem ten pociąg, wszystko wiedział. Boimy tu o jeszcze usunąć, tak? Boimy tu o jeszcze tutaj gdzieś, to ten pociąg i ten... zrobić coś. Coś stać jedzą. Wszędzie jest, wszędzie. No nie, oczywiście teraz ten pan zgłupiał. Musi się zawróć. Ci powiem kiedy... O, teraz może zacząć wracać, no. I teraz się rozumiemy, widzę. No i nawet towary wziąłeś ze sobą, no jak miło. Dobrze, wyjazd masz podany, tamten się zatrzymał, ładnie to robi pięknie. Gdzieś tutaj ma spokojnie, pod tą górę. Ciekawe, czy pasażerowie będą zainteresowani pierwszą linią pasażerską, jak tylko czy oni będą tak wolno jeździć. Czy wolno, nie wolno. Nie, to wszystko słychać. Jeszcze sobie nie wyrównałem tej góry. Tutaj wygląda przez jedną stronę, to mi to ciągle wytrzykuje. Jeśli podobno swoje zdjęcie. My. Dobrze, wróćmy, a miałem tą górę wyrównać. No i zobaczysz, że teraz będzie wyglądać to trochę lepiej niż wyglądało. No jeszcze trochę wygładzimy.
Rokujcie, o. No, te cztery jednostki. Czemu się zmieniło? A to ty ruch jak w Paryżu na tych torach jest normalnie. Pociąg za pociągiem. Tamten wjeżdża, ten wyjeżdża, ten przejeżdża. I pełen. Gdyby i na Wrocławia to zliczać na cały czas. Więc ja mogę tu poradzić, nie? Nic. Teraz nowa na ten prasa 248, 202. Może do tego szczyt prasy podjedziemy tym razem. Więc wtedy to tor dla tych pociągów. Zobaczymy, co się tu zrobić. To myślę, że finał rozprawy będzie dosyć dużo. To ostatnio, mimo że już odrabiam w ruchu, nie wiem, na te 8 difteronów. Piętek właściwie to może być stacja końcowa, bo tu... No tu będzie inny jeździć, więc... Teraz cztery perony możemy zrobić. Zróbmy ją. Tak. Pociągnijmy jakąś drogę do niej. Gdyż to tutaj zawinimy, tak. Rozbudujmy trochę tą stację i zbudujmy jej tutaj jeszcze ze dwa tory. O, latający już szkoda mamy, jak mi za chwilę tu będą latać szkoda. Chwileczkę, za chwilę będę modernizował tamte te. Zostańmy jednak na jednakowej wysokości tutaj. Zależy ile by to miało kosztować, pozostańmy na niej. Dobrze, tutaj jeszcze jeden tor, tutaj też jeszcze jeden tor. Będziemy też przygotowani na wszystkie zależności. Dobrze, tutaj też było 120. I po tej stronie też tak, żeby było o 120. Tu zrobimy taki rozdział, wtedy jeszcze trochę go nie chciałem zrobić. Wiem, że jeszcze trochę za mało, bo to nie widzieliśmy torów. Jeszcze jeden cały czas poziomu, proszę. Tak.
i drugą stronę. Nie tak. To tutaj przeszkadza, niby taki, że nie tak. O. O jest, udało się. Jak miło. Teraz porównajmy tutaj te krzyżówki amerykańskie. Tam rozjazd podwójny, to dwie, tak to dwie. O, pięknie, ładnie. Zajezdnie może tu odróbmy. No nie. Dla urealnienia gry tak miarę przy drodze nie będzie, że w rejczek ktoś tutaj może jakiś zajechać, wejść. No nie, no to ja nigdy myślałem, że drugi nie ma, nie są. Dobrze, czyli mamy pierwszą magistralę. Naszą. Czyli możemy ciągnąć tor. To jest normalnie. Już teraz nie potrzebuję równości. Tak, do szczytu to miało być te tory. O Jezu, to już ten. To nie aż ten. Można w sumie. Tatujkę dla ludzi. Będę to miał coś. Nie wiszą tu? No właśnie, to też chciałem. I teraz tutaj zrozumiałem, że przyjeżdżę do tej postawy towarowej na pasażer. Stacja końcowa dla ludzi na 4 perony. Niech już weźmę na temat, nawet są tory, ale... O, to nawet chudsza jest. Musi to chociaż się tak daleko rozpadzić. Ciśnijmy, a tak. Jest 160 na zimie, 120. Tu pełności myślę, że wystarczą na dzień dzisiejszy. Dobrze, czyli tu będzie przejazd. Oczywiście budowa niemożliwa, bo czemu coś co jest możliwe miało stać się niemożliwym, czy jak to tak było? Czy pamiętam? Konflikt podczas stawiania filaru.
wiem, jakbyś te filary do konfliktu nie miały. Nie widziały w tym żadnego konfliktu, że tak się to tam. Może usuńmy po prostu kawałek. Czemu teraz nie mogę tego odkryć? Znowu przesuńmy kawałek toru, weź się połączmy ten wzór z tym. Tego tu spróbujmy. No i teraz nie ma konfliktu, patrz, stawianie filaru mostu. No już są te asfaltowe drogi. No, fajnie. 1927. Myślę, że jak to już jest tutaj zelektryfikowane, to już tu będą mogły jeździć ten. Elektryczne pociągi zresztą najsamego niedługo będą ten. A tutaj te towarowe. Wybudowałem w końcu tą stację? Nie wybudowałem, bo nie myślałem o innej. Dobrze, perony tutaj dwa myślę, że wystarczą, nie muszą być aż takie długie. Się sobie grę zminimalizowałem, nie wiem nawet jak to zrobiłem. Czyli drogi, nie drogi, a tory? Nie wiem, jakiś stary tutaj jest ten tor. A nie wiem, tutaj chciał, nie wiem, jakiś ten. A tu jest ten. Droga. Idź coś tam. No jaki ładny budynek. Stacyjny. Mamy już mamy 20 minut odcinka, bo wiedzę, jak ten czas leci. Przecież niedawno co zacząłem ten tor budować. No właśnie, po co tam robić tunel, nie wiadomo co, jak można sobie... Nad ziemią ładnie przyjechać. No ma tu po co robić, nie wiadomo, jak góry nasypać można. To co zwięźne i... Na temat bardzo szybko podjechać. Dobrze, wygłaskajmy sobie tutaj trochę ziemi, tak na szybko. Żeby nie przedłużej, bo to jeszcze dużo roboty przed nami. I trochę drogie, żeby coś tu jakieś ładnie wyglądało. Tutaj o te tory, bo tutaj się takie skarpy porobiły, a to z... To jest tak ważne, że to musi być łagodny podjazd do tego. No, czyli nowy pociąg ładny zostanie, czyli Berlina coś, tylko one tam chyba 80 tylko jeździły. Tylko co ja pamiętam, za chwilę aż wezmę i z ciekawości zobaczę, on już to chyba w zespołach. No, 80 on tylko jeździ. Co, to jest taki pojedynczy? Tak, tylko taki pojedynczy? Nie, to nie. Dowodem jeszcze, a bo to jest ten maszyna, a tu są jeszcze dowodem do tego wagony. Aha. Te AE coś tam, on 100 wyjeździ, on 120. A my na razie nie mamy jakiś, nie wiadomo, no do 100 mamy tylko wagony, czyli tutaj ten elektryczny będzie mógł jeździć, dobrze. No sobie zrobimy. Najpierw przystanki autobusowe. Tutaj pojedziemy, tutaj. Następnie gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. Tu następny przystanek, tutaj będzie następny. Może tu się dziś zatrzymamy. No, wybudujemy drogę nową, własną.
tu zrobimy przystanek, tutaj zrobimy przystanek i koniec. Mamy zaplanowane. I teraz się robi tak, robi linię. Napisem autobusy Ilo Wrocław. O, ładnie pięknie. Klika się tutaj te wszystkie przystanki. Aż i 12 jest. Się stawia za jezdnię. Się kupuje, nie wiem, za 3G czy tam 4 i się wysyła. Widać się robi autobusy fliczne. A przed rozdym szczytnie jeszcze trzeba zrobić autobusy, no. Dobrze. Nie po tej stronie ten przystanek. Tam jest tylko dojazd do tej, do stacji. Tak nie, to my aż tak nie potrzebujemy, dobrze. Tutaj pojedziemy, to tutaj, następnie tutaj, potem tutaj podjedziemy. Po tej tędy, potem tutaj. Mi się droga skończy, a dobrze, pociągniemy. To pojedziemy tutaj, potem pojedziemy tutaj. Tą drogę też przeciągniemy. Pojedziemy tutaj i tutaj. I nazwiemy linię autobusy. Przedno. I jedziemy. Tędy. I też 11 przystanków się zrobiło, a niby nic. Dobrze, postawmy tutaj zajezdnię. Też kupmy parę pojazdów. No nie dosłownie parę, bo jeszcze pojechały. A nie, oczywiście nic zarabiać w chłoje, za to ile tego chłoje zupełniutko wszędzie. Nie nadążają wysyłać, dobra, za chwilę się tym zajmiemy. Nic już dowozić, też się tym zajmiemy. Więcej autobusów. Znaczy nie autobusów, ciężarówek za chwilę. Benzy. Na zboże jeszcze nie wiem, tyle. I jedź. Dobrze, o pociągach też tam pomyślimy. Zobaczymy, co się da zrobić. One tam może na osobnym torze będą jeździć, bo one tam teraz się będą tamować w użytku. A w końcu mamy jakieś inne semafory, no jak miło, no. Dobrze. Czemu ja tutaj taki wjazd zrobiłem? Nie rozumiem siebie. Usuńmy. I zróbmy dalej, że ci to będą wyjeżdżać, muszą zjechać na swój tor po prostu. Wyjazdowy. Tutaj dwa. Tutaj. Te stare semafory też kiedyś stracimy. To się okaże, że tu jeszcze jakiś dobytek będzie z tymi semaforami. Zobaczycie to jeszcze. Nie wiem, tylko taki jeden semafor na trasie. Ten stał taki, ten stary. Ale tu będą myśleli wierszy. Ten czy to już są do ostatnie, tak? O, tutaj sobie zjeżdżę i tutaj wjeżdżę. Bez zgadza się, czyli semafor wyjazdowy. Może stać nawet gdzieś o tutaj. Bez zgadza się, dobrze. I teraz kolej pasażerska. Na Wrocław do Szczecina. Idealnie.
idealnie, idealnie. Dobrze, kupmy pociągi. Kupimy tego, kupimy wagony. Na razie na 60 pasażerów wystarczy. Jedź, przejedziemy się teraz z tobą. Nie wiem, kończyć ten odcinek, zanim na tamte pociągi, no mówię, że nie zobaczymy, no. Przyjaciele, że mnie powiedział, no mówię, że nie zdążymy i nie zdążyliśmy. Taki ten, taki króciutki mamy pociąg z 4 wagonikami. No, no, jak jeden tu... Taki nie tarcza na kołach, no. Są bez problemu, jak... Zielony. Ten, bez większego wysiłku podjeżdża pod te górki z pustymi 4 wagonami i pasażerskimi. No i już jedzie z maksymalną prędkością. Z ciekawości myśląc. No wykosztowatka, automatyczna wymiana. Tych pociągów na to. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwa, trzy na cztery. Dwadzieścia jeden milionów, dobrze. I może i ty się zabrój tym chlebem. Czy jeszcze przejdziemy do milion, co by na to? Proszę, ten dobry, latający szczot. Na 112 chyba do innego prawa. No jakaś strona jest tutaj ta górka. Nie daję rady podjechać. To trzeba szybkość dojazdu. I tak chyba raczej za dużo nie zmieni. Nie no, na pewno z tych z powrotem jak będzie za bardzo szybko na tutaj. A tutaj 80, no jeździ jakoś, daje radę. Nie, tu już jedzie za to szybciej, no już jedzie 120, a tam będę jechał mać stówę. Oczywiście, no jak wyszedł to jeździ stówą, też by tutaj dał radę. Ludzie w ogóle tym spadać? W miarę? Trochę ich jest. Tych wagoników. Nie, zostawił chyba połowę, tak nie wiem. Nie niż połowę. Zrealistyczna strona góra, bo tutaj dwa dni niestety. Nawet ten pociąg tutaj nie razi, no trochę więcej wagonów mu założyłem. Cóż, mocniejszy i będę nie musi sobie radzić. No tutaj ludzie chodzą, a nie wiem, a jakiś ten... pasażerski pociąg jakiś, nie wiem. Nie, jest, są ludzie. Są, o, nawet dużo ich. 448 ich jedzie. Też czytla. Ciekawe. No elektryczny pociąg. Nie wiem, przejdzie.
jeśli to tym wiaduktem przejdziemy, on nie wziął ten, ten. Możemy to wejść i on tylko czuwać. Coś ciekawie to wygląda. No, myślę, że udało nam się zrobić coś fajnego w miarę. Możemy to wygląda. Tutaj tu się ten tor kończy, tam po lewo, no i wjeżdżamy. Na zatłoczone tereny. No już nie tak zatłoczone, tam też się nie będą zatłaczały. Bo w ostateczności, jeśli myślę na tym, najbardziej poprawny ten tor. To tutaj ten zwolnił, bo tamten musimy jechać. E44. Ile może taki E44 jechać? Jak następne pytanie. Ile może taki E44 jechać? Bo ja na wymieniałem sobie tych... 90 km. No i to jaką ma moc. On tu by się nadał na ten. Trochę jeździć po tą pszenicę. Czy tam bydło, czy tam to tam już jest. Ten zwał, ten zwał. No ale by się przydał. A więc myślę, że to było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.